Witajcie w Smak Sztuki. Dzisiaj pijemy herbatę czerwoną, puer, wiśnia, porzeczka. Żeby było ciekawiej, to czerwona herbata przez Chińczyków nazywana jest czarną. I w sumie ma to sens, dlatego że daje znacznie ciemniejszy napar niż ta herbata, którą my nazywamy czarną, a przez Chińczyków nazywana jest czerwoną. Ale żeby nie mieszać, spróbuję, jak smakuje dzisiejsza porcja puera, wiśnia porzeczka. Puer, jak to puer? To jest herbata leżakowana w takich warunkach podwyższonej temperatury i ciepła, więc zachodzą tam różne procesy fermentacji. Jest taka lekko, jakby to powiedzieć, ogórką trąci? Ziemista. Ziemista. Tak, ziemista. Są osoby, które nie cierpią tego smaku, a są takie, które się nim delektują. Co jest właśnie ciekawe, przez te dodatki, które tutaj mamy, czyli wiśnie i porzeczkę, ta ziemistość jest złamana i jest całkiem przyjemna. Kiedyś nie lubiłam czarnej porzeczki, ale w tej mieszance ona daje taki fajny posmak czegoś konkretnego, słodkiego, zawiesistego i to jest bardzo dobra herbata na zimę. Z kolei wiśnia podbija odrobinę słodyczą i łamie tą ziemistość. I powiem, że jest to jedna z moich ulubionych herbat, z ulubionych puerów, a już na chłodną porę roku to jest po prostu number one. A jak się ją parzy? A, to jest bardzo prosta rzecz. Parzymy puery, parzymy wrzątkiem. I co jest dobre, możemy ją parzyć wielokrotnie, bo właśnie to długie leżakowanie sprawia, że jakby tego wszystkiego w niej jest znacznie więcej. A ile dać listków na taki kubek? Znaczy na kubek. Na kubek płaską łyżeczkę od herbaty, natomiast jeśli chodzi Czyli 2 gram gdzieś około. 2 gramy. Jak ktoś lubi, oczywiście może mocniejszą, jak chcemy słabszą, parzymy krócej. To jest jedyna herbata, którą czasami sypię po prostu na dno kubka i nie odcedzam, bo nie zmienia smaku naparu, więc to też jest Rozumiem. Wygodne. A 100 gram, tak jak tutaj jest na etykiecie napisane, za 20 zł, to na ile starcza? Och, to jakaś kosmiczna ilość, bo jeżeli mamy 2 gramy na kubek herbaty, można te 2 gramy użyć 2-3 razy. No to teraz należy sobie przeliczyć, czy 50 razy 3 kubki. Prawda? No, czyli ma 150 kubków herbaty. No, sporo litrów. Super. Zapraszamy na degustację dzisiaj. Oczywiście są dla Was też przygotowane kubeczki. Nie tylko tak mało. Będziemy doparzać w każdej chwili, jeśli tylko to będzie potrzebne. Więc przychodźcie, próbujcie. No i powiedzcie, jak Wam smakuje ta herbata. Zapraszamy.